Zakończyliśmy punkt czwarty, przechodzimy do punktu piątego, świadczenia komunikacji. Proszę panie Krzysztofie. W domu w budżecie na rozwoju tego domowy nie wiem. Proszę Państwa, wierzymy na przyszły rok, styczeń 2014, 13, 20, 27. Tak, budżet to chyba przyjęty. Przyjęty. Jednogłośnie. No tego nie powiem, to już Panie Krzysztofie sobie sprawdzi. No wstańmy. Z tego, co proszę Państwa, termin następnej sesji. 15 stycznia, godzina 18. Kolejna sesja Rady Dzielnicy. 15 stycznia 2014 roku. Posiedzenie komisji. Panie Jutkowski, na razie pytanie może jest, czy 6 stycznia my... Nie, no, 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 panie, 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 stresa, mu się pan, a tak jakby się może na rezerwację tylko chodzi, proszę Państwa, na komisję. Nie, nie, ma nic przeciwko. 13 stycznia. Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie... Panowie i Panie, proszę o spokój. Pozwólcie dokończyć tą dzisiejszą sesję. Już proszę określił tej to podanie. Infrastruktura. 13 styczeń. 17.30. Innowacji. PR 18.30. 18.30, tak? Dobrze. To by tyle później. 13. Innowacyjne. O, 13. To nie będzie trochę później. Nie później. Ale 13. Co tydzień później będę to wizytę. Tydzień wcisnę. Tydzień później, 20. Dobra, ale wizyta będzie trudna. 20. 20. Innowacje. Innowacje. 20. Nie wiem. Godzina 18. Dobrze. I rewizyjna też 20, tak? Tak, 18.30. Godzina 18.30. Pan Tomek? Pan Daniel? Ja 8 stycznia godzina 19. To jest droga. To jest sprawy. Sprawy się pojawiają. W tamtym roku likwidacja gminy pojawiła się na nowe zjazdy. 8, tak? 19. No to wtedy 18. 18, a ja jeszcze dodam. No to czyli tak. 8 stycznia, godzina 18, komisja planowana. Tak. Edukację jeszcze dodamy. Edukację jeszcze dodamy. Ktoś jeszcze? Oświadczenia i komunikacje. Czy ktoś Państwa jeszcze w tej kwestii? Ja chciałam, mianowicie prezydent wysłał dzisiaj z budżetu druk 1600 dotyczący ograniczenia dotacji dla dwóch konkretnie prywatnych MDF-ów, które bardzo dobrze działały i zapewniały bezpłatne zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Dziękuję Ci, Jaskodnie. Dobra, a ja... Pani chciała, jest tylko zamieczona pod dywan. Ja chciałam powiedzieć, mogę? Wyjdzie jeszcze 3 minuty. Tak, mogę. Tak, ja. Proszę. To zainteresuje Państwa, ponieważ wychodzi naszego przedszkola. Mianowicie w tamtym tygodniu środek został odebrany pomieszczenia, zostały przystosowane do potrzeb przedszkola 67, oczywiście budynku gimnazjum 22. Otrzymaliśmy tą informację po odbiorze. Natomiast ja jestem umówiona w tej sprawie w piątek z panami dyrektorkami, żeby oglądać to i tam są pewne uwagi co do tej sprawy, ponieważ wraz z przystosowaniem tych pomieszczeń zostało prezentowane gimnazjum 22, musimy porozmawiać i w poniedziałek, dzień przed Wigilią, o 12 jest odbiór zabaw koło budynku oczywiście gimnazjum 22, nie wiem jak to wygląda w stanie do odbioru, ale
idę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A druga sprawa to odbyliśmy wizytę w żłobku, na tym jedynym żłobku w dzielnicy. Rozmawialiśmy na różne tematy. Między innymi została ustalona sprawa konkursu graffiti, ponieważ uzyskaliśmy wstępne pozwolenia instytucji odpowiednich na pomalowanie ściany, która jest widoczna od strony ulicy Słomianej. Będzie ta ściana przeznaczona na utworzenie mura w ramach konkursu graffiti. A poza tym była również dyskusja na temat w ogóle stanu miejsc w żłobku na obecną chwilę, ponieważ ta sprawa dzisiaj była też tematem jednego z artykułów w Gazecie Wyborczej. W żłobku tym czeka na swoją kolejkę ponad 200 dzieci. Pani dyrektor wzorem jednego z żłobka w dzielnicy bodajże 13 będzie prawdopodobnie wnioskować o tak, a nie może spadła, żeby wnioskować o zabudowę jednego skrzydła, dodatkowego skrzydła przy budynku tego obiektu, żeby zwiększyć ilość miejsc. No to tyle odnośnie żłobka. Dziękuję. Proszę Państwa, otrzymanie się mnie tak. Po pierwsze, może zacznę od podziękowań. Zespół szkolny numer 7, ulica Skotnicka 86. Dyrekcja Nauczyciele i Uczniowie naszego zespołu składają serdeczne podziękowania Radzie i Zarządowi Dziedzictwa Dębniki za przyznanie funduszy na nagrody w 12. Przeglądzie Darczyków Szkoły. To są podziękowania i wpłynęło do nich zaproszenie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 imieniem Jana Matejki zapraszam na tradycyjne spotkanie z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Odbędą się 20 grudnia, godzina 13 w budynku internatu Szwedzka 42. Pan Maciej wierzy. O 13. O 13 w piątek. 5 o 13. Szwedzka 42 w internacie. Dobrze, myślę, że Piotr robi tam. Mamy te pracy. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie? Proszę zabrać. Kurier Podwaleński i są paczki. No to nie wiem, proszę Państwa, tak właśnie przepraszam. W kurier pojedynczy był bardzo ładny w tym roku jest kalendarz, także. Kto nie będzie, to niestety dzisiaj nie będzie. Zgodnie z tradycją w przyszłym tygodniu już może nie. Myślę, że dzisiaj. Kalendarz jest piękny, bardzo dziękuję za pomoc. Jeszcze minutę. Jeszcze minutę. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, proszę Państwa, w związku z tym, że dobiegamy do końca. Ostatnia sesja w tym roku w imieniu własnym, jak i całego zarządu pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Spokoju, proszę się nie przejeść. Szampańskiego nowego 2014 roku. Tutaj za pomocą mediów skorzystam również do zrobienia ciekawym, również cały wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy i fundacji oczywiście. Także spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Teraz po tym wyczerpaniu porządku obrad zamykam 47. sesję Rady Dzielnicy 8 Dębniki 18 grudnia 2013 roku. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękujemy bardzo.